Cześć, to jest Raya Gaspis 119 na kolejnym filmie z This is the Police i prawdopodobnie jest to ostatni odcinek, bo mamy 177 dzień, a my mieliśmy 180 dni na emeryturze. Więc zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chodzi o serię, bardzo mi się seria podobała, ale... Znaczy, podoba dalej, bo nie wiem, czy dzisiaj jest ostatni odcinek, lecz rozpoczynamy po prostu dzień. Jednak od razu mówię, że nie znalazłem informacji na temat śledztwa. Na te śledztwa, które mam ciągle w zanadrzu, więc po prostu ich prawdopodobnie nie zrobimy, bo nie potrafię ich poprawnie skolekcjonować, chyba że jestem debilem. I wy zobaczycie ten film i taki, ale on jest debilem, ja pierdolę i tak dalej. Kogo można zanotować? Awansujmy ciebie. Nie jest dobrze, więc dawaj no good. Czterech akurat mamy. Okej. Okay. A zielona. Naprzód! Dałeś mi tego? Dałeś mi to. Ja mam mało. Nie raczej. Na zmianie by. By. Na zmianę by. Niech te dni przecą szybko. Zobaczymy najwyżej koniec gry i bardzo ciekawie, jak to będzie wyglądało, skoro szykujemy się na szturm na ratusz. Zaraz dowiedziemy się kolejnych rzeczy. Strzelaj w pony. Kokainum! Kokainum. Dobra, konserwator zieleni. Od jakiegoś czasu wygląda to, że ratusz przygotowuje się na szturm. Wszystkie kwiaty zostały rozdeptane, więc burmistrz zakazał przenieść mi ogródek na tyły budynku. Pracowałem tam, gdzie nagle każdy ważny człowiek, emerytowany generał, czy ktoś taki powiedział, że kompletny dowódca z kilkoma ludźmi bez problemu dostałby się z tym wejściem do budynku. W związku z czym cały system obrony nie ma sensu. Chwilę potem się spokojnie przyznał, że nikt nie wie o tych drzwiach, poza kilkoma ludźmi, którzy powinni wiedzieć... Okej! Okay. Więc jednak tylne drzwi są okej okay rozwiązaniem dla mnie. Czekaj, tylne wejście. Ogródek do tyłu, tak. Tylne wejście tu. I od tyłu też atak robimy, razem z dowódcą. Dobra, i to jest chyba moje ostateczne rozwiązanie tutaj, z łamaną rukami i tak dalej. Akurat pojedzie się we dwójkę. Definicja od związków zawodowych. Chyba nie mam ludzi na to. Dobra, chuj, może ekipa zielonych da radę. Potrzebuję sześciu, czekajcie jeszcze na. Słuchaj, tak, sześciu pracowników. Ekipa czerwona ma sześciu. Weź tutaj tą. Prawimy się na krześle. Okej, okay, co tu mamy? Źrenica mieszkaniowa, strzelina. Ekipa zielona. To czerwony też nie będzie jakiś dobry. Kurwa, na chuj, ja tę całą ekipę tam wysłałem. Dobra. Ci się zwrócą, możecie coś? Trójkę pojedziecie? Wejdziecie we trójkę? Tak, pojedziecie we trójkę, dobra. Jeżeli wyślemy wam wsparcie. Bo jak wsparcie wyślemy, to będzie ok jeszcze. Kurwa, chyba nie wyślemy wsparcia. Wejdźcie w czwórkę, i wyżej dwójkę tu wyślemy. Albo i kurwa nie. Chuj. Odmów. Dobra. Dajcie radę, dajcie radę. O, dajcie radę, ja pierdolę. Dobra. Tu się zrobił pewien zębą szczęścia, ale nie chcę mówić jaki. Okej, okay, dobra.
Kamal wrócą, kurzyś. Jedź tam w czwórkę. Okej. Wow, trochę się zadziało teraz tego dnia. Jest już 23, jeszcze 3 godziny do końca zmiany. Do końca pracy w sumie. Zobaczymy, jak to będzie. O, jeszcze kolejne zlecenie. Środek nocy. Ekipa mieszana. Radiowozem. Wypadek drogowy. Tutaj nie ma więcej zdjęć. To są już wszystkie zdjęcia. Czyli tak. Może ona faktycznie biegła? Wątpię. Nie rozcinał. One tańczyły. Są kobiece. Paznokcie. Ale prezerwatywa była użyta, tak czy siak. Tak? Kurwa, nie wiem jak. Nie jestem w tym dobry ostatnio. Też nie wiem, jak to zrobić. Nie, musiałbym albo zobaczyć jakiś film na ten temat, albo coś. Jezu. Jedźcie tam jeszcze, ogarnijcie sprawę, ludzie! Ludzie! Ja to mam odcinek do nagrania! Limitowaną ilość czasu! Dobra. Udało się zakończyć dzień, ja chcę cutscenkę! Jakąś kaccenkę. No i po chuj komuś dać kaccenkę. Okej, okay, reflektor zabił reżysera. Według badania Serasiem jest to choroba. Absencja w pracy. Tak, iść tu. Kurwa, Alkus jebany. Nie. Dobra. Od razu. Instant. Dobra. Ekipa zielonych u was jest mniej. Ekipa tutaj trójka leci. Dwóch ludzi. No to damy wam tych. Wow. Dobra. Ekipa 4 osoby plus słod. Dacie radę? Jeden zginął. Okej. Okay. Nie mam ludzi. Tu nie zdążymy, ale tu już zdążymy na tą ekipę trzech osób tutaj. Sam nie pojedziesz, nie? Okej. Bój. Jedźcie tam. Jedźcie. Ja mam ekipę już. No, już trzech mi się kliknęło, nie? Co tu jest? Prosi mnie pan Zambesi. Nie do tej dziewczyny, dobrze. Okej, okay, urwa, zesrali się dzisiaj.
kamera zjadą. Nie mamy ludzi, żeby tam wysłać ich wszystkich. Będzie dużo potrzeba, to będzie dużo potrzeba, nie znam, żeby tutaj zrobić. A, kurwa, kolejne. Udało się, tak w sekundę jeszcze kliknąłem. Weź, wyślij tak. Tu wyślij dwie osoby. Może uda się? Nie pojedziecie. Dobra, no to chuj. Tutaj wyślemy. Też chuja. Czekamy na resztę. Wow! Nie to bita. Kursor wyszedł mi. Poza pierwszy monitor. Pojedźcie w czwórkę plus słod. Tam nie pojedziesz. Okej, ci wrócą, to pojedziemy, bo są blisko akurat. Chyba. Zdążycie? Wiecie, że zdążycie? Nie. Akurat czwórka. Kurwa, teraz? No, obsrali się dzisiaj. Znaczy, jeśli odpowiemy, nie ma wata, że odpowiem na część zleceń. Wezwań. Część wezwań. Odmawiam. Nie ma szans, że tam zdążę. Masowane, masowe zamieszki nie zdążymy. Nie, cywil? Tak. Ajajaj. Na koniec dnia już. Przecież to. Kurw. Kurw, rozpocznij się w nocy, rozmieść swoje ludzi mądrze, na swoje rozpocznij akcję. O! No to rozmieściłem sobie tak na bieżąco, rozstawiam. Rozpocznij szturm. Tak, chcę rozpocząć szturm. A, więc to tak, to ponów. Kurwa, szturm nieudany. Więc tak, dobra, wyczyśmy wszystkie. Opiekun stawu mówi, że ostatnio mieliśmy wymienić zardzewiałą kratkę ściekową. Kawa drogi od przystani, wysłaliśmy tam młodego nurka, który spanikował, bo w tej wodzie zgubił wódkę na stronę i prawie utonął. Ja już czekam na odpowiedź. Główne wejście do tłuszczu odprowadziły delta. Terrorysta mógłby sobie tam wejść, tak jak gruby, jak gdyby nigdy nic. Widziałem im, dajcie mi doświadczone doskę, poszukam najpierw broń dużego kalibru. No to co? Ratusz, główne wejście, szturm robimy pełną ekipą. Technik. Lat patrząc na każdym rękła rura, ratusz zwykle nas oszczędza, ale ja nie mogę narzekać na zarobki. W końcu na rynek weszła jakaś ta firma, przyjrzała. Miałem wszystkie zlecenia, tak podejrzewałem. Burmistrz chętnie wierzył łapówki, lądowałem na bruku. To jest ten właz pod dziewiątką, nie? Tak, pod dziewiątką, nie. No tutaj, pod dziewiątką jest ten właz. I z której bym wziął nurka, jednego lekko zbrojnego. Wziął sapera, wziąłbym, znaczy snajpera tutaj i tutaj. I też tutaj, w takim razie. Drugi nurek będzie tutaj szedł. Pamiętam, że tutaj była właśnie taka polo, konserwator zieleni. To jest tylne wejście. A ci myślę, że tak. Dowódca oddziału tutaj i reszta ekipy będzie szła tu. Ciężko zbrojny tutaj z obstawą jednego typa. Może to się uda. Bo jeszcze był woźny. To nie to, bo tutaj można wejść, tędy. Wszystko były snajper, menedżer, łowca duchów, opiekun stawu. O, spróbujmy teraz. Nie uda się. No, nie udało się. Ponów. Dobrze, moi drodzy, ja zacząłem na razie nagrawanie i sprawdzę, jak poprawnie zrobić ten szturm tak, żeby wyszedł dobrze, żebyśmy zobaczyli dobrą cutscenkę. Bo ja bym to jeszcze trochę przez 2 godziny mędrał tutaj, więc zaraz wracam. Dobrze, moi drodzy, po takim grubszym myślę, to jest, nie wiem, jakieś 40 minut tutaj kmiłem, popatrzyłem jeszcze na różne strony, jakie polecali. To tak, na pewno jedyne kom bym puścił teraz dwóch nurków.
Wódcę drużyny puściłbym na trójkę, na tylne wejście. Razem z lekko zbrojnym i ciężko zbrojnym. Kurwa, klikajcie się. Tyk. To jest jedna ekipa. Uch. A lekko zbrojnych na czwórkę. Dwóch snajperów dałbym tutaj, żeby osłaniali tą ekipę. Na uniwersytet też dałbym snajpera, tak jak wcześniej było, żeby patrzył od frontu. No i tą skrzynką tutaj bym dał, raczej tą, tym włazem dałbym tych dwóch. Zobaczymy teraz, jak to wyjdzie. Zacznijmy szturm. O! O kurwa! O, inna cutscenka, dobra. Steward Todgers został zastrzelony podczas szturmu. Panie Boyd, nie będę zanudzał pana pochwałami, sam pan wie najlepiej, jaką świetną robotę pan wykonał. Skoro jednak tak rzadko piszemy listy, chciałbym skorzystać z okazji poruszyć temat, z którym nigdy nie odważyłbym się poznać osobiście. Chodzi o panią Lanę Bernan. Wiem, że co robiłem musiało pana zaboleć. Powiedziałem już, że nie znajduję przyjemności w cierpieniu innych i nie kłamałem. Proszę nie myśleć, że jestem skłonny do podłych czynów, albo że chciałbym rządzić panu osobistą krzywdę. Wie pan, dlaczego musiałem to zrobić? Pewnie dlatego nigdy pan o tym nie wspomniał. Wiem, że rankiem Kevin Paulsner zajmie pana miejsce. Mam już plan, jak się go pozbyć, ale jutro będzie pan musiał patrzeć w ciszy, jak źle zarządza komendą. Myślę, się, że nie to dla pana nieprzyjemna perspektywa, ale to potrwa krótko. Pod koniec dnia chcę panu wiadomość z informacją, co robimy dalej. Charlie. Co dalej? Ty, czekajcie. Muszę na chwilę zmontować, bo mi się OBS przesunął. Co jest? Dalej lecimy? Dobra, czekajcie. Opierający się aresztowaniu w Burmistrz Rogers zginął w aresztowaniu. Jedziemy do pracy. Hey, Jack! Do you mind if I take Stet's office? Your office seemed a little ratty. No offense, Jack. Jack! I don't mind the broken nose, Jack. I know you were just upset. Hey, Jack, talk to me. Jack! Jack! Dzień mija. Ciekawie. Wysyła tu. Jak cały dzień minie, ja nic nie zrobię z tym dniem? Coś mi się tutaj... Coś mi się wydaje, że coś jest nie tak tutaj. Ogólnie jeszcze Lana chyba zginie tutaj, bo tam było napisane, że ten... Czyli on tam napisał, że musi się nią zająć, coś w tym stylu, że nie chce ludziom cierpienia składać. Ja bym się z Laną dogadał bardziej, jak kurwa. Lana była fajną, takim fajnym smaczkiem tutaj. Fajną więź było widać między nią a Jackiem Boydem. Nie chciałbym, żeby ten utwór był objęty prawami autorskimi. Bo ja cię bym musiał go wyciszyć. Albo YouTube wyciszy mi go samemu, a mój głos pozostawi taki, wiecie, trochę zdeformatowany, przytłumiony. Dawaj szybciej ten dzień. Jak ja gram, to szybciej idzie. Kurwa. I co, mam tak patrzeć sobie tylko, czy co? Bo tak w sumie cały dzień minie. Czy 5 godzin. Dobra, no to popatrzymy sobie, pogadamy, jak to tutaj wygląda.
Okej. Dawaj mi ten czas, ja pierdolę, a to jest żmudne, nie? Ja tak sobie patrzę, czekam, patrzę w telefon, patrzę w to. Nie patrzę w telefon, bo mam stoper na telefonie, ale ja pierdolę, ty. Przecież jak my gramy, to czas leci szybciej, to jest specjalnie nas na wkurwić. Gra, znaczy, twórcy zrobili to, żeby nas wkurwić, że wiecie, robiliśmy taką zajebistą akcję, nie? I tak czy siak jesteśmy jakimś parobkiem teraz. Nie mamy swojego miejsca tutaj w komisji reszty, tylko jesteśmy czymś parobkiem. I to wkurwia ludzi, i przez to... Aby jeszcze kurwa patrzeć przez półtorej godziny w grze, jak to źle funkcjonuje, mimo że tu nie widać jakby coś źle funkcjonowało, nie, jakby gdzieś wybuchy były na tej mapce, a wiecie, to jest mapka, to jest w naszym gabinecie, znaczy była w naszym gabinecie i różnie to wygląda tutaj. No. Dawaj, 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 dwie... Co jest? Właśnie. Panie Boyd, od naszego pierwszego spotkania był pan dla mnie zagadką. Zastanawiałem się, czy kiedykolwiek uda nam się dojść do zgody. Nie sądzę, żeby powiedział pan wszystkie moje... Podzielał pan wszystkie moje poglądy, ale nigdy nie wątpiłem w pański intelekt. Teraz również nie wątpię, że nie domyślił się pan jeszcze, że nie jestem w stanie dosłuchać wszystkich obietnic. Pana czas dobiegł końca, panie Boyd, chociaż mój właśnie się zaczyna. Myślę, że wyrzucenie pana z budynku przez ochronę jutro byłoby przyjemne, jeżeli ponadto proszę odejść z komendy przed świtem. Jeśli chodzi o drugą część umowy, to proszę się nie martwić, nie zostawiłbym pana z pustymi rękami. W torbie znajdzie pan pieniądze, które... Okej. Dał mi dolara. O kurwa. How can I help you, sir? I just want to go in. Excuse me, sir. Only members are allowed into the club. Don't I look like a member of the club? I'm sorry, sir, but the club is not accepting new members at this time. What are you, brand new here? I'm an old member of the club. I've been a member for 30 fucking years. I'm sorry, sir, but I think you've made a mistake. Have a good evening. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
Tak oto kończy się przygoda Jacka Boyda, do której doprowadziłem sam. Niestety moja decyzja pomagania panu Chaffiemu okazała się być błędną decyzją. Jeżeli chodzi o tutaj historię, staliśmy się smutnym alkoholikiem, bez żony, bez przyjaciół. Cóż powiem o tej grze? Gra jest stricte przygodówką fabularną, która podejmuje na wyborach. Myślę, że jakbyśmy pomogli Rogersowi, byśmy mieli inne tutaj zakończenie. Ale ja się będę z wami żegnał. Widzimy się w kolejnych seriach. Na pewno z Army 3. Ale cześć, do widzenia.